Dobra, cześć, witajcie. Nie wiem, czy śledzicie dalej te wszystkie informacje na temat Jelly Bean dla Samsunga Galaxy S3. Pojawiły się kolejne wersje, jakieś dla Niemiec, dla Włoch, dla Wielkiej Brytanii. Zaraz wam to jakoś tutaj pokażę. Z tych informacji takich bardziej dla Samsunga Galaxy S3. Szukam. Informacje pojawiły się odnośnie... O, tutaj. A nie, to jest Galaxy Note 2. O, tutaj się pojawiły. Dla. Tutaj są jakieś zrobione przez użytkowników. Aha, tutaj są dla Vodafone w Wielkiej Brytanii. No, dla Francji widziałem, że jest chyba najnowszy. O, to właśnie ten Xef z końcówką. No, a dla nas nadal nic, czyli byliśmy pierwsi, a teraz nadal czekamy. No i tak naprawdę musimy się uzbroić w cierpliwość, bo teraz każdy po kolei będzie dostawał. Liczę na to, że po prostu finalne, gdzieś tak powiem, sprawdzone ROM przez kolejne kraje, powstanie jakaś kompilacja z tego, co było, z tego, co się pojawiło nowego i z tego starszego, wykryją największe błędy i w tym momencie zostaną one sportowane jako jeden ROM i pojawią się również na XEO dla Polski. Tymczasem musimy czekać niestety i tak to wygląda, ale chciałem wam powiedzieć o czymś innym tak naprawdę, że mój ROM, mam wrażenie, że chodzi coraz gorzej. Co chwilę coś się z nim dzieje, co chwilę mam jakieś restarty telefonu, dziwna sprawa naprawdę. Powiem wam, że zwolnił strasznie, bo parę zakładek mam pootwieranych, tak, jakieś tutaj oglądam właśnie sprzęty AGD i tak dalej, tu jakiś kanał, wszystko tak jakoś, no nie wiem, sami widzicie, że to jakoś tak, dobra, baterie standardowo, wszystko jakoś tak laguje, nie wiem, mam wrażenie, że po prostu ostatnio ROM od, im dłużej po prostu go używam, tym gorzej, tym więcej tych jakichś zawieszek, jakichś takich nieoczekiwanych, bardzo często na przykład galeria się wysypuje. Nie wiem dlaczego, jakieś tutaj rzeczy się dziwne robią. Powracam do ekranu i co chwilę jakieś błędy wyskakują. Nie wiem, czy to jest spowodowane może tym, że po prostu już bardzo dawno nie robiłem żadnego resetu telefonu i kolejne wersje wgrywałem, tak, bo tak naprawdę od momentu, kiedy telefon otworzyłem z pudełka, ani razu nie robiłem żadnego hard reseta takiego, żeby czyścić wszystko, tylko wgrywam kolejne wersje, wszystkie aktualizacje, jedno po drugim, po drugiej, te wszystkie aplikacje są aktualizowane, może się zrobił bałagan po prostu na pamięci i wypadało już tutaj zresetować to. W każdym razie, tak jak mówię, w momencie, kiedy otwieram większą ilość jakichś stron, tutaj, no nie, wisi to wszystko, jakoś tak się nie chce poładować, powiedzmy, że no, o, teraz spróbujmy w ten sposób może, żeby wam trochę pokazać, że faktycznie nie wiem, niektóre rzeczy się sypią, niektóre rzeczy chodzą płynniej, nagle przyspiesza, później znowu załapuje jakieś takie zwierzchki. Nie wiem, czym jest to spowodowane. Może tym właśnie, że ta pamięć już jest troszkę zawalona, trochę bałaganu się zrobiło od tych wszystkich aplikacji. No, i odświeżanie TouchWiza znowu, no, po prostu przewijanie nawet pulpitów czasami szwankuje, tu otwieranie jakichś aplikacji, widgety też się ładują, tak. No nie wiem, o, tu też znowu skróluję. Nie wiem, czy to jest. Mam nadzieję, że poprawią to, bo ostatnio mam wrażenie, że ten telefon troszkę więcej mi problemów sprawia niż nie sprawiał. Teraz dodatkowo jeszcze. O, teraz akurat tu nic nie będzie widać, ale aparat mi się też wykrzaczył z dwa razy. W ogóle kliknąłem, nie pojawiały mi się wszystkie ikonki od aparatu, tylko sam ekran, jakby widok z kamery był pokazany. Nie wiem, mam nadzieję, że szybko to poprawią, bo naprawdę czasami mi to irytuje. Dajcie znać w komentarzach, jak tam wasze ROMy, czy też u was taki jakiś bałagan się zakradł, czy czyściliście może jakimś kodem, czy przywracaniem do ustawień fabrycznych i czy u was trochę lepiej te ROMy biegają, bo u mnie naprawdę ostatnio jest tragedia, więc dajcie znać w komentarzach, czekam na nie, pozdrawiam, cześć.